Fundacja Poetariat prezentuje Magiczne opowieści. Wieluń, 2022 rok. Czyta Czarek Papaj. Ewa Kaczmarczyk. Znikające anioły. Zaczęło padać, więc pobiegłam szybko do kościoła. Drzwi były otwarte. Schronienie dla każdego. Był ciepły majowy wieczór. To był pierwszy deszcz majowy. W powietrzu było czuć świeżość. Pachniało kwiatami i świeżymi listkami, a tu, w świątyni, roznosił się zapach konwali. Na plecach miała ciężki plecak. Wracała od babci do domu. W rękach miała pakunek dla mamy, upieczone racuchy z obiadu. Weszła dalej. Usiadła na ławce, zdjęła plecak i położyła paczuszkę obok. Jej plecy na chwilę odpoczną. Na pewno zaraz przestanie padać i dalej ruszy w drogę. Była cała mokra. Czuła ulgę przez te parę minut. Plecak nie był już ciężki, bo leżał obok. Deszcz nie padał na głowę, ale stopy i dłonie zamieniły się w lodowe sople. Chłód opanował również plecy. Mokry sweter schłodził jej całe ciało. Stopy były całe mokre, a od zimnej kamiennej posadzki zaczęły drętwić z zimna jeszcze bardziej. Wystraszyła się trochę. Zabrała szybko plecak i pakunek i ruszyła w stronę domu. Dzwonek do drzwi. Progłona, cała zimna. Mama uradowała się. Nareszcie, powiedziała. Czekałam na ciebie, dziecino. Wiesz, miałam drogę z przygodami. I ten deszcz, i wiatr, odpowiedziała. Weszłam do kościoła na chwilę, by się schronić przed zimnem. Usiadła w swym pokoju. Patrzyła przed siebie. Bardzo lubiła obserwować świat za oknem. Czasem czuła się samotna. Już od jakiegoś czasu ukradkiem obserwowała stojącego przed sklepem chłopca. Był zawsze głodny. Jego oczy mówiły do niej, że chce ciepłej strawy. Pani Gienia otuliła go kocem, zarzuciła go wręcz na niego. Jakby miał być szczęśliwszy od tego gestu dobroci. Kto to widział, żeby w grudniu stać tylko w samej podkoszulce i w kapciach domowych? Chłopcze kochany, co ty tu robisz? Przerwała tę ponurą ciszę zimowego dnia. Zabrała go do siebie na ciepłą zupę. Oczywiście było widać radość dziecka. To był anioł stróż tego małego biedaka. Siedzi i tak dalej obserwuje rzeczywistość zza okna. Widzi teraz, jak idzie mężczyzna, czerwony na twarzy. Jego czarne oczy ledwo co było widać. Błyszczały niby rozżarzone węgliki. Uważnie patrzyła na niego. Zgadywała, że jest nieszczęśliwy. Był ubrany w długi, wełniany płaszcz, który otulał mu nogi. Typ człowieka snoba. Zakwalifikowała go błyskawicznie. Podszedł do kwiaciarki, by kupić bukiet kwiatów. Pewnie dla jakiejś swojej znajomej. Więc co dla pana? Spytała kobieta. Dziś poproszę kwiaty jesienne, małe złocienie. Bukiet był piękny. Zabrał z wiadra wszystkie. Były zachwycające. Wyszła urocza kompozycja. Na pewno narzeczona będzie zadowolona, zauważyła sprzedawczyni. Niech mi pani też zapakuje te orzechy laskowe. Będą dla niej idealne. Uwielbia je jeść. Zadowolony z siebie zabrał bukiet i orzechy dla swojej ukochanej. Za oknem pojawił się inny widok. Dwie przyjaciółki, jedna odprowadzała drugą. Rozmawiały i rozmawiały. Miały sobie tyle do powiedzenia. Widać było, że są szczere i niestraszne im zimno. Krążyły tak ulicą w kółko, szczęśliwie. Nagle jedna głośno krzyknęła. Nie mam zegarka, zginął mi. Przemierzały więc znów tę samą drogę bardzo wolno, krok po kroku, raz po raz dokładnie szukając. Patykiem mokrym i zimnym rozsuwały brudne jesienne liście całe w błocie. Wzdychały przy tym razem, jakby to był piękny prezent od babci. Minęło 2 godziny szukania, gdy nagle zegarek znalazł obcy przechodzień. Zauważyła go Maria. Na jej widok zapytały, czy pani może nie widziała, nie znalazła zegarka gdzieś tutaj? Bo my szukamy od 2 godzin. Koleżanka zgubiła. Zapytały już bez nadziei. Tak, znalazłam. Ma złoty pasek. Niespodzianie odpowiedziała nieznajoma. Czy to wasz? Dodała. Tak, zakrzyknęły chórem. Dziękujemy, dziękujemy. Bardzo pani dziękujemy. Jest pani naszym aniołem stróżem. Tak, to była ulica w mieście aniołów dzień po dniu. Przeczytała to po mszy o godzinie 16 w kościele. Z niedowierzaniem przeczytała jeszcze raz. To był zwykły, szary skrawek papieru.
Myślała, kto mógł go napisać i do kogo ta wiadomość. Zaciskała kartkę w dłoni. Kolejne niewyjaśnione tajemnice. Nagle podeszła do niej starsza pani i zapytała: zimno ci, dziecinko? Mimo że wręcz dygotała, odmówiła przyjęcia pomocy. Po raz kolejny szła tą samą drogą, zastanawiając się, kto to pisał i do kogo. Czasem jej ciało przechodziły dreszcze od zimna i strachu. Dzień był mroźny. Co prawda tylko -2 stopnie Celsjusza. Mało jak w miesiącu zimowym. Lecz Agata lepiej tego nie czuła. To nie ten klimat, by spacerować całymi dniami. Niestety wystarczyło spojrzenie na tego człowieka. Była cieniem jak kiedyś. Blada, szczupła aż do przesady i do tego wystraszona, nie przypominała dawnej dziewczyny. Pamiętała, jakie miała rumieńce na twarzy. Zalotny uśmiech, długie rzęsy. Kiedyś wszyscy zachwycali się jej widokiem. Witaj, powiedziała Mia. Wyciągnęła rękę niepewnie, żeby się przywitać. Dłoń była zimna i silna. Uścisnęła ją lekko. Jak wiesz, ciężko mi w mojej sytuacji. Wiem, uspokajała. Zabieram cię do siebie. Wejdź. W domu było cicho. Zaraz zrobię ci ciepłej herbaty. Ogrzej się przy kominku. Mia położyła rękę na jej ramieniu. Chodźmy, Asiu. Zrobimy ciepły napój dla naszego gościa. Tymczasem rysy wciąż były dzikie. Nie powróciły jeszcze do dawnego wyrazu. Czegoś tu brakuje, rzekła ciocia. No nic. Jeszcze kilka dni i twarz będzie bliska i znajoma. Mia stała koło okna i krzyczy. Ciociu, cioteczko, tam są anioły, zobacz. Nad naszym oknem. Fruwają i przyglądają się. I tu też. Podskoczyła z radości. Podniosła głowę i podeszła do okna. Zobaczyła niesamowity widok. Jeszcze raz spojrzała z niedowierzaniem. Ujrzała anioły. Skrzydlate duchy frunęły w bieli. Pomiędzy śniegiem a niebem. Nie ptaki i nie motyle. Anioły. Zaraz znikną. Już mkną za horyzont przed siebie. Tam, gdzie ziemia łączy się z niebem. Patrz. Widzisz, jak rozpływają się? Za chwilę już nikt nie będzie. Niecodzienny widok. Nikt nie uwierzy, że widziałam anioły i te skrzydła.